Czwarty odcinek programu roboczej nazwie Chłopaki z Food Trucka, niezmienny duet prowadzący Łukasz Wiśnioski. I Kuba Polkowski, A, chciałem troszeczkę. powiedzieć Rafał Kędzior, A, bo troszeczkę. się zastanawiałem. Zaskoczyłem. A, Zaskoczyłeś mnie, ale musiałem być czujny. Zresztą Kędziego to byśmy wzięli do Food Trucka, nie? Jest, ale on jestem. nie chce, on jest, jest za drogi. Dużo, dużo, dużo anegdot, człowiek, który uwielbia słowacki futbol, słowacką muzykę słowacką literaturę i wszystko, I co, co jeszcze? czechosłowackie. <laughs> Holki? Mamy w ogóle po raz pierwszy w, <laughs> w naszym podcaście gościa, który mówi biegle w języku śląskim, biegle w języku, w języku czeskim, biegle w języku słowackim i komunikatywnie w języku polskim. No jest to największy problem, ale, ale, ale staram się robić, co mogę. Jakieś postępy być może, ale nie z tym wszystkim, nie, 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 absolutnie. Ale wiesz absolutnie. co, Ale masz niesamowitą zdolność naśladowania tego języka i gdybyś nam dał próbeczkę tutaj na sam początek, to bylibyśmy ukontentowani. Wiesz co, myślę, że w czasie programu jakieś takie wstawki się pojawią. Ciężko tak nazywało. Ten, ten słynny komentarz? Że to było historyckie <laughs> czeskiej reprezentacji. Kagel Euro 96. Karel Poborski, piękny gol wówczas. Ustawiłeś nam kenzie piękne tuale, widzę, że z powrotem. Ale to jest w ogóle hit, zapraszają gości, musi wszystko ogarnąć. Musi być Musi swój sprzęt, swoje przejściówki i proszę bardzo, futrak się pojawił, dziękuję. Ale na pewno zaraz wy się włączy, wygaszasz. Jeżeli pozwolicie, możemy rozmawiać, ja spróbuję to ogarnąć. Nie, nie wiem, ma, czy się uda, ale. Nie spróbuję. ma problemu, muszę Ci powiedzieć, że kilka utworów mi się z Tobą kojarzy, a szczególnie mogę teraz zaprezentować jeden. Dawaj, dawaj, myślę, że poznasz. Dobrze Ci znany rytmus. Z tego rytmu czasu? Ritmus King. Słuchaj sporo. Wiesz jak uczysz języka angielskiego? Słuchasz piosenek po angielsku. Najłatwiej złapać ten te potoczny język słowacki. Z muzyki, nie tylko z rapu, ale szkoda, że akurat ta ci się ze mną kojarzy, bo jakbyś dokładnie wiedział, wiedział, o czym jest ta piosenka, to, to może Powiedzmy, ta tak z Powiedzmy, no, czym jest. jest zlatokopka, i to jest takie dosłowne tłumaczenie angielskiego Gold Digger, a po polsku Blahara. Blahara, no właśnie, i czy to też nie jest jakiś problem w świecie futbolu. Absolutnie jest, absolutnie jest, sami o tym doskonale wiecie. Bo my w sumie dla... nie... Przy... To Bo... bardziej mi się podoba te określenie zlatokopka niż blachara, tak Takie, szczerze, Więc... Ładnie brzmi. Blachara Bo tak brzmi... brzmi patolsko, nie? Dokładnie. A zlatokopka to wyrafinowana kobieta, która robi to z klasą i wiadomo dlaczego, dla pieniędzy, tak? A wiesz, że my w ogóle... Dla pieniędzy to robi kanał Paweł Swiniarski w grupie Abstra. Pozdrawiamy okay. bardzo serdecznie. Okay. Ale słuchaj, my w zasadzie to nie przedstawiliśmy tego gościa. To Moglibyśmy proszę, proszę zapytać jak, staje... jak Patryk Małecki. Kim ty? Słuchaj, motyla noga jesteś w ogóle, bo w przeszłości Rafał Kędzier to był reporter Orange Sport, komentator tej stacji, to także współpracownik PZPN-u, to także były rzecznik prasowy górnika Zabrze czy GKS-u Katowice, ale kim ty jesteś dzisiaj, chłopie? No, e, jak to się ładnie mówi? Board Worker, Football Worker, nie wiem, chyba tak to Football określi. Worker, to było tak z, z, trochę po czesku. A to już tak mi się to jakoś przyjęło, ale panowie, nie no, szczerze? Yy, staram się. Nie, nie, staram się nie definiować. Pracuję w tej chwili, yy, pracuję dla agencji menadżerskiej, która obsługuje piłkarzy na rynku polskim, słowackim, francuskim, yy, bałkańskim, hiszpańskim, hiszpańskim yy, wszędzie. No tak? Właśnie pracujesz w agencji, która ma w swojej stajni Stanisława Lobotka. To jest chyba takie najgorętsze nazwisko, jeżeli chodzi o Waszą działalność. Na razie. Na razie. So, far. so far, jak to mówią. Teraz... Nie, ale tak, tak. Zdecydowanie no, to jest nasz, że tak powiem, najbardziej najbardziej znany piłkarz, który w Polsce ma taką bardzo dobrą prasę. Nawet w, nie wiem, czy, czy na Słowacji aż tak dużo dobrze się mówi o Lobotce, jak, jak tutaj w Polsce, mhm. ale wiadomo, że to zasługa tego udanego euro. Które było w Polsce nie Euro, podczas którego gościliśmy pierwsze drużyny, tylko, tylko te zespoły młodzieżowe. Ja pamiętam właśnie przy okazji Euro wtedy U21 i meczu w Lublinie, że na no, wszystkich odprawach taktycznych trener Dorna oraz trenerzy, którzy rozpracowywali Słowację, ja oczywiście jestem wielkim fanem talentu trenera Dorna, ale pamiętam, że wtedy mówił, Lobotka w każdym meczu traci piłkę, trzeba go presować, on na pewno raz się pomyli, no ale niestety w meczu z nami miał. 100% dobrych i celnych zagrań, niestety, zapadł wszystkim w pamięć jako taki słowacki Marco Verratti. No, i to też chyba te jego atrybuty fizyczne mają na to, na to duży wpływ, ale, ale to jest taka, powiem wam, to jest taka szóstka, jakiej w Polsce. Nie mam takiego piłkarza, nie mówię oczywiście o umiejętnościach, ale sposobie, o, o stylu gry, który wchodzi między stoperów, bardzo dużo ryzykuje i to jest fakt, że no, gra przeciwko Barcelonie, nie boi się gdzieś tam, gdzie napastnicy czasami grają wyżej, też wjechać między nimi i zaryzykować. Do tej pory jakichś większych takich błędów, takich jeden do jednego, że od razu wytkniesz, że a stracił piłkę, pojechali na bramkę i strzeli. Nie przypominam sobie. Ma też wiadomo, ma, ma, ma lepsze, ma słabsze mecze, ma lepsze, ma słabsze momenty, ale to jest jego taki znak firmowy, takie nadanie dodatkowego tempa akcji yy, i takiej, no też nie do każdej taktyki taki zawodnik yy, pasuje, ale to co grała Celta Vigo, kiedy tam przychodził, no to, no to idealne. Mamy taką tagli. szóstkę, która lubi ryzykować i już weszła do pierwszego no, no, składu i, reprezentacji, to jest Krystian Bielik, to... tylko oni są nieporównywalni w tym aspekcie, że jednak stan jest bardziej mobilnym Mobilny. piłkarzem, no i... Dość powiedzieć, że problemy z El w tamtym sezonie to się zaczęły wtedy, kiedy on po raz pierwszy, bo długo nie miał tej kontuzji, doznał właśnie urazu. No właśnie, do tego dochodziła zmiana trenera, ta taktyka, która... Powiedzmy, że Antonio Mohamed nie był no... nowym Pepem Guardiolą. Ciężko, ciężko, ciężko się <laughs> wtedy w ogóle oddychało w Vigo, gdzie ten klimat jest przecież bardzo, bardzo fajny i przyjemny, zawsze tam wiaterek wieje, to jest, wszyscy mówią, fajnie Hiszpania, fajne miejsce do życia, no bo jest piękna nad oceanem, blisko Portugalii i tak dalej, tak dalej, Galicja, ale no tak naprawdę to, to wtedy było bardzo ciężko wokół klubu, sposób gry, sposób gry, tam też chcą widzieć gry widowiskowe. I, tak, i, tak, i, i. ludzie w Wigo chcą widzieć drużynę, która gra widowiskowo i tak naprawdę oni mieli piłkarzy o skali talentu i jakości, która mogła ich do tego predestynować. Dalej mają, dalej I mają teraz no jeszcze się wzmocnili tak na dobrą sprawę, jak powiemy o Santi Minie czy Denisie Suarezie, no to są znakomici piłkarze w skali tej ligi. A powiedz mi tak szczerze, no bo o tym stanku to się mówi... Bardzo dużo nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii. Gdzie to on nie ma trafić? Kto się w nim nie zakochał? Że Pep Guardiola oglądał jego mecze, Że tu City, tu Juventus, Pezze. tu Barcelona, Pesrze, mnóstwo tych klubów. Są jakieś tematy, czy to tak y, tajemnica handlowa i nie za bardzo? Mogę powiedzieć. Y Zresztą to nie, to nie jest tajemnica, że zainteresowanie z, z klubów jest. No ale to jak na przykład popatrzymy na piątka, który zaczął, zaczął strzelać i ktoś, a, ktoś tam się interesuje, jak może się Juventus zainteresować czy, nie wiem, Manchester United takim napastnikiem przyszedł dopiero zaczął. No jasne, jest młody, strzela, jest napastnikiem, no to... Czyli musi trafić do... No zainteresowanie, jasne, że jest, obserwacja i tak dalej, potem weryfikacja. Był moment minionej zimy, kiedy było bardzo, bardzo blisko transferu, a to były ostatnie dni okienka. Do... Troszeczkę mikrofon. O, o, tak. Teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Teraz będzie lepiej. Dobrze, lepiej. Okay. Kiedy były... O, tak, nawet sam siebie lepiej teraz słyszę. Tego już nie ogarnąłem. Sorry, grafika <grym> bardziej niż dźwięk. Kiedy, kiedy był bardzo blisko wielkiego klubu w Anglii, ostatecznie Celta no, nie chciała się zgodzić na te konkretne warunki, które zostały zaproponowane, ale to nie jest tak, że temat jest zamknięty. Ja myślę, że teraz jakby znowu odżył jeśli chodzi o sposób gry, o to jak gra Celta, nawet w tym sezonie i sam Stanko, ten mecz reprezentacji teraz z Węgrami bardzo, bardzo, bardzo dobry. Będę się tu starał. To jest jak DJ taki, wiesz, tutaj. Tak, tak, lewą Patrzysz ręką walczysz, Le, jak się bawicie. Piękne. Wracając do, do, do lobotki, to znowu daje sygnał taki, że, że jest w gazie i że znowu gra, gra Celta przede wszystkim tak, jak on lubi, tak czyli posiadanie piłki, czyli no, to co gra Pep Guardiola, to też nie jest przypadek. No, szukasz zawodnika pod swoją konkretną koncepcję. Lobotka do, do takiej gry pasuje, więc takie kluby, które chcą kreować gier, które chcą posiadać piłkę, zawsze będą się takim zawodnikiem interesowały. Potem już decydują niuanse. Jest jakaś shortlista dwóch, trzech zawodników, sztaby, ludzi, którzy o tym decydują. Nie tak jak w Polsce. I, I na tej zasadzie się podejmuje decyzję co do transferu. Zainteresowanie jest, ale pamiętajmy o jednym. My zawsze patrzymy, ten klub chce, ten jest zainteresowany. Pytanie, co też chce ten zawodnik? Jakie ma, ma cele, gdzie chciałby grać? Nie każde miejsce do słońce. grania. Nie każde miejsce plaży. do grania jest fajne do życia, e, ale to są już takie takie, takie gdzieś tam tematy, które no, wpływają na tą ostateczną ale decyzję. Dziewczyna Stanleya to nie jest latokopka. To jest celebrytka. celebrytka. Ale tak widziałem, że ma tak, dużo tam polozy. Tak, to jest. Słuchajcie, to jest. Powiem szczerze, jak pytałem chłopaków ze Słowacji, to nie wielu znało wcześniej, ale podobno jest znaną piosenkarką. Tam Parę hitów po, posłuchałem, no to myślę, że niekoniecznie to, czego wysłuchacie, nie o festiwal tylko raczej troszkę inne rytmy. E, bardzo ładna i m, ma siostrę bliźniaczkę, tak, y, taka ciekawostka, więc panowie, jeżeli, jeżeli jest, tak. jesteście zainteresowani Nas, to kopią, za to może. Pozdrawiamy nasze żony serdecznie. Oczywiście, wiem, tak, również pozdrawiam Wasze żony. <laughs> <laughs> Ale musimy się przyjechać na sytuację. E, nie, no, oczywiście, ja, ja, zawsze, ja zawsze zapraszam. E, kończąc ten wątek. Y, Partnerka Stanisława jest w ciąży. U. Nowa wiadomość, więc. Kołyska! No to będzie. mamy brawa. Tylko, że wiesz, ko mamy. Kołyska i brawa. A ale... mamy takie brawa z tego. O, o. o Ale of oficjalnie już to poszło, więc nie zdradziłem żadnego sekretu. Brawa. Młody więc, stan. E Może no polski wreszcie, paszport mu załatwił. Wreszcie gdzieś pokazał skuteczność, bo, bo z, z ramkami to, to różnie bywa. Kiepsko, kiepsko. A właśnie chciałem ci też zapytać, bo dobrze śledzisz ten rynek słowacki, tak jak już zdążyliśmy się tutaj przekonać, czy piłkarz ze Słowacji. Różni się od piłkarza polskiego mentalnie, piłkarsko? Widzisz jakieś tutaj różnice? W tym pytaniu za zawarłeś chyba trochę celowo odpowiedź. Wydaje mi się, że mentalnie. Mhm. Wydaje mi się, że przede wszystkim mentalnie. E, z czego to wynika? E, u nas, nie chcę generalizować, bo każdy jest jakby inną jednostką i inaczej odbiera całe zamieszanie wokół piłki w Polsce, natomiast no dam, wam taki, dam wam taki przykład. E, byłem z jednym skautem z Portugalii na meczu Górnik-Piast. E, Popatrzył na trybuny. O, Torsida, jak oni dopingują, zaczął nagrywać. A to fan sportingu, więc y, też jakby na co dzień wie co to jest fajna piłkarska atmosfera. No super, popatrzył na boisku piłka tak latała więcej w powietrzu niż na ziemi. Na drugi dzień pojechaliśmy na mecz Żeleziarne Podbrezowa Żilina, stadion, y, tak porównując rozwój Katowice przed remontem <laughs> na trybunach 200 ludzi, też y, padające zimno ale, mówi z tej drużyn trzech zawodników do grania w piłkę na, na, na wysokim poziomie, co nam niby było. I tak, my patrzymy na otoczkę, na stadiony, na telewizję, reklamy, pieniądze i tak dalej. Naprawdę pieniądze, jakie są w polskiej piłce, jakie są powiedzmy w średnim klubie Ligi Polskiej, bo nie mówię o na przykład slowanie Bratysława-Dunajskiej Stredzie, to jest troszkę, troszkę inna półka. Natomiast porównujmy jaki jest zespół ze środka tabeli z Polski, Korona Kielce, powiedzmy Korona Kielce, Arkadynia, a pieniądze, które możesz zarobić w właśnie średnim klubie słowackim, no to to jest. Przepaść. Przepaść. Wejlowicz w warce zarabia 130 czy 150 tysięcy złotych miesięcznie. Y Ale to jaka jest Twoja diagnoza tego, dlaczego tak się dzieje? No bo od kilku lat masz idealny, idealny taki poligon porównawczy, tak naprawdę. Tych dwóch systemów walut walutowych, tych dwóch krajów, tych dwóch lig, tych dwóch mentalności. To, co poszło, wydaje mi się, u nas nie tak, to skierowanie tego przepływu pieniędzy na. Na kluby pod kątem y, stadionu, tej infrastruktury, która jest pokazywana w telewizji, a nie tego, co jest dookoła. Czyli Boys, jest teraz to, która, Ja nie chcę mówić, jak Michał, probierz, chociaż się z nim w 100% zgadzam, że to poszło u nas w tą stronę. Tam nie przywiązują do tego wagi. Tam jest numer jeden hokej i, i wszyscy chodzą na hokej, a najlepszych kibiców ma maternawa, bo nie ma hokeja na wysokim poziomie, więc wszyscy chodzą na piłkę, bo, bo nie ma alternatywy. I wydaje mi się, że tutaj jest u nas zachwiany ten, no, ten balans, tak? Między, między pokazywaniem, opakowywaniem czegoś, a budowaniem produktu tak naprawdę od zero. Na to trzeba czekać latami i tak dalej. I tak a nie dalej. uważasz, że jest też ktoś. Takiego, że na Słowacji, w której, w której nie ma aż tak dużego zainteresowania piłką, w której nie ma aż tak dużo, nie wiem, choćby ośrodków medialnych, czy podmiotów medialnych, które się tym interesują. O tym nam mówił Andrzej Duda, chociażby, że jego życiem teraz bardziej się interesują polscy dziennikarze niż słowacy. No, ale to ja Wam powiedziałem przykł na przykładzie Lobotki, dokładnie tak jest. Tak, i czy, hmm. czy to nie, czy jakby efektem tego nie jest to, że oni tam mają święty spokój i mogą sobie robić za przeproszeniem, co chcą? Co im po prostu I do robią, głowy przyjdzie? I robią. robią. I nie przejmują się tym, że przyjdzie, nie wiem, 20 agresywnych dziennikarzy i 70 nie mniej agresywnych kibiców i powie: panowie, tak to nie może wyglądać. Robimy to inaczej. Wspływy z kiełbasek do nas. A wy możecie mieć z koszulek 20%. Nie no, jeśli chodzi o tą scenę kibicowską, to też tam się pewne rzeczy dzieją. Oczywiście na to, nie na tą skalę. Natomiast to, to jest dokładnie, dokładnie to, co, co zdiagnozowałeś. Spokojnie można się przygotowywać, budować i też kluby nie mają takiej presji na wynik. U nas zobaczcie, był ten moment, kiedy zaczęły powstawać stadiony. Czy był jakiś, chociaż jeden klub, który budował nowy stadion, który nie miał w perspektywie, ładnie się te plany pisze, sześcioletnie, pięcioletnie, zależy komu się przedstawia, czy w urzędzie miasta i jak, kiedy będą wybory, nie? Hmm. No, mam doświadczenie, pracowałem, no w klubie, pracowałem w klubach miejskich, uwierzcie mi, że tak jest. I każdy z tych klubów zakładał, no nie wiem, Górnik Aliancja, za 10 lat Lidze Mistrzów, za 5 lat Mistrzostwo Polski, Zagłębie Lubin, Arka, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych klubów, Śląsk-Wrocław przecież, był mistrzem Polski. I było w perspektywie budowanie wielkiego klubu, który ma grać o coś. Na Słowacji, okej, okay, są te największe kluby, ale reszta może szkolić może budować sobie i nikt nie mówi, że już ten zawodnik musi odchodzić, że już trzeba zarabiać pieniądze albo że już trzeba wygrywać. Jak będziesz nie czwarty, tylko piąty, to się świat zawali, bo będzie o 100 tysięcy mniej wpływów z, z telewizji, tylko masz po prostu czas na to, żeby sobie przygotowywać. Są takie kluby, ja wiem, że to zawsze ambicją sportowca jest wygrywanie, czy ambicją właściciela klubu, czy prezesa jest wygrywanie, ale tam możesz sobie dać na to czas. A u nas po pierwszym sezonie przykład Śląska Wrocław i trenera Lawiczki, tak? O, już walczą o utrzymanie, co oni grają. Daj czas, poczekaj. Zobaczcie, hmm. drugi sezon jest Wiesz, inaczej. Jest inaczej. A, a w większości klubów jednak by było już zwolnienie, bo tu już nie walczymy o utrzymanie. Nie może. Na tak 16 być. klubów w Ekstraklasie 15 walczy o górną ósemkę, jedno, jedno utrzymanie, w tym 8 o mistrza. Więc no, jakby dokładnie, to jest... dokładnie. I tak samo w niższych ligach teraz będzie, że fajne jest, fajne jest to, że 6 klubów będzie walczyło o coś. Bo każdy ma cel być w szóstce, nie? I czy to jest osiemnasty mhm. zespół poprzedniego, osiemnasty nie bo spadł, ale szesnasty, czternasty, piętnasty, a wszyscy walczą o, o, o szóstkę. Ale ja słyszałem na przykład, że w Żylinie chyba w całym klubie pracuje trenerów z licencją UEFA no To w takiej legi Warszawa. Może znajdziesz dwóch, ale też nie jestem pewien, czy szczytu. Czy ja to nie wiem, czy w naszej lidze 16 w... pracuje z UEFA. Julian to jest taki wzór, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży na Słowacji. Ale chyba. to jest oczko w głowie prywatnego właściciela, który sam. I to, to jest tym świadkiem. Chodzi na mecz Juniorów w weekend. To nie jest człowiek, który tylko jest właścicielem e, korporacji, firmy. Jesteśmy w Warszawie, wiemy, jak to tutaj wygląda. Mm -hmm. Tam e, On żyje tym, on, on się cieszy z każdego chłopaka. On wie, e, który chłopak jest na testach i, i dlaczego on jest, jakie ma mocne słabości A kiedy strony. ta historia się zaczęła? To znaczy, to jest już to, to jest proces, który trwa, nie wiem, 7, 8, 10 lat? Czy to jest taka. Względnie nowa jego zajawka. Nie, 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 to trwa od dłuższego czasu. Nie powiem ci dokładnie mhm. latami, natomiast y, no jest to, jest to kilku, co najmniej kilkuletnia, jeżeli nie nawet dłuższa historia. Tutaj akurat nie jestem ekspertem, więc nie chcę, tego, nie chcę tutaj jakiegoś przekłamania powiedzieć, natomiast to, to trwa lata i e, słuchajcie, rezerwy żyli na B, grają w, na zapleczu ekstraklasy. Tak w naszej mhm. pierwszej lidze. No, tak. W naszej pierwszej lidze grają rezerwy. Grają, wygrywają, bardzo dobrze im tam też idzie. Oczywiście nie o to chodzi, żeby tam wygrywali, ale zobaczcie, jaki młody zawodnik ma, ma, ma możliwość roz, rozwoju. Nie jesteś w pierwszej drużynie, ale jesteś w rezerwach. A ilu chciałoby grać w polskiej pierwszej lidze? Tych naszych chłopców, którzy trenują, mają 19-18 lat. No, w pierwszej lidze grać, to w ogóle marzenie. Lek teraz ma drugą ligę, gdzie I, też nie jest im łatwo. Dokładnie. I muszą e, troszkę bardziej doświadczeni koledzy na wojsku wspierać. Tak, tak? I to nie chodzi wcale o to, że Słowacy piłkarze jedzą dwa razy więcej bezglutonowego jedzenia i trzy razy więcej pracują na siłowni i siedem razy więcej dbają o wizerunek, prawda? To nie jest to. To, to nie jest tego typu kwestia. Ja, ja zawsze powtarzam, te rzeczy są ważne na pewnym etapie kariery, ale to nie, musi, nie może być clue. To jest support. To jest support. To jest. Yy... Wartość dodana, ale przede wszystkim decyduje boisko, jeżeli, jeżeli oni dobrze trenują na dobrych nawierzchniach, a też przecież klimat jest taki e, jak u nas, a nawet gorszy, bo więcej gór i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. Kurczę, Podbrezowa, to właśnie mi się przypomniało, wiecie, że tam generalnie większość zawodników mieszka, to jest taka mała miejscowość położona, nie wiem, 30 minut drogi od Bańskiej Bystrzycy. Bliżej na hopok niż do miasta. I większość piłkarzy śpi w hotelu, gdzie, jak żartuje właściciel, prędzej się tam spotka niedźwiedzia niż człowieka w okolicy. Można pograć w golfa. Co ci chłopcy tam mają za szaleństwa w głowie? No, no nie, no potrenować, odpocząć, bo to też trzeba powiedzieć, że to zaplecze do, do odnowy biologicznej, to wszystko jest na, na, na dobrym poziomie. Ale nie ma takich, takich wielu pokus. Oczywiście, A. że te wyjścia, to się wszędzie zdarza, tak? Też nie, nie demonizujmy tego, co kto je, no bo to no, no właśnie niedawno tak, tak. O, o bramkarzu Lecha, tak, no żebyśmy też nie popadali w jakieś jakieś I to jest trochę tak jak mówisz cesadę. o tych pokusach, że młody piłkarz Legii Warszawa, który zarabia 12 tysięcy złotych, 10 może zostawić Witkacu na porządne ciuchy, a w Podbrezowej a jak ma 1000 na... euro, to jest zadowolony, naprawdę jest zadowolony. Jest zadowolony. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że u nas brakuje pieniędzy. Absolutnie są, tylko, tylko źle, są, źle są strumieniowane. Lokowane, znaczy. strumieniowane są źle. I to jest taka w sumie smutna diagnoza, bo też nie widać specjalnie takiego punktu na horyzoncie, który by nam kazał myśleć, może to się zmieni? Chyba nie. Chociaż ty znasz mam, ludzi. Ma, nie, wiesz co, jest taki? Y, mam y, taką nadzieję, że też. Y, to, to są wszystko jakby naczynia połączone, że y, samorządy, które w większości utrzymają kluby, no. Jestem tego naprawdę żywym przykładem. Byłem bardzo blisko tego, jak funkcjonował, czy, czy funkcjonuje cały czas górnik, Zabry, mm -hmm. jak funkcjonował GKS Katowice. No tam nie ma czegoś takiego, że klub musi zarobić, wykonać jakieś zadania, tylko ma egzystować, ma trwać. Bo trzeba kibiców, jakichś tam wyborców, to jest promil. Tak naprawdę, bo kibice nie wygrywają wyborów, oni mm. nie przegrywają. Ale no trzeba ich zadowolić, więc coś tam musi być. Ale jeżeli my myślimy długofalowo, no to prywatny właściciel, który będzie o to dbał, który znajdzie inne rozwiązania, takie, tak jak to jest właśnie w Żylinie. I na Słowacji większość klubów jest w prywatnych rękach. Ja nie mówię, że... No bo tak, to każdy tak, tak mówi takie hasło, no ale dobra, no ale trzeba znaleźć tych chętnych, którzy, którzy będą chcieli te kluby mieć, na tych klubach być może, być może w przyszłości zarabiać. I to, jest, I to jest problem, ale powiem Wam, że to się zmienia, bo zainteresowani naprawdę są. Tylko, że nie każde miasto chce oddać klub, no bo właśnie to jest jakieś tam narzędzie polityczne. Mhm, okej. Okay. Ja, tak, chciałem cię poprosić, żebyś się zajął grafiką no jeszcze raz, ale już pięknie tutaj nam wskoczyło. Na dwa etaty jedziesz. Ale nie wiem, dlaczego to tak się dzieje. Ale... Korzystając też z swojej znajomości rynku słowackiego i takiego Neil time'u, bo teraz jak słyszeliśmy do Zagłębia... Lubin przychodzi trener Sewela, były szkoleniowiec Slowana, który został zwolniony po tym dwóch meczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie poszło. nie poszło, I ty tego człowieka znasz, a to jest trener, który w zeszłym sezonie nie przegrał żadnego meczu i była taka pompka na niego i Lech i Legia chyba też się o niego starała. Była pompka i cały czas są kluby wielkie i, i też i, i wielkie i zamożne, mhm. nie łączyć tego wiedzę, że nie wielkie i zamożne, tylko wielkie oraz zamożne. zamożne. Które, które są zainteresowane, czy były zainteresowane zatrudnieniem tego trenera, bo on też fajną robotę wykonał w poprzednich klubach, gdzie właśnie potrafił tych zawodników promować, sprzedawać. Ja mam całą listę gdzieś, gdzieś tych zawodników, przepraszam, nie mam tego w głowie. On I grał ofensywną piłkę. I grał ofensywną piłkę. I z jakiego ustawienia, łatwiej sprzedaż zawodnika, z czekania na, na rywala i kontrowania. De defending fart, czy... Defending fart, a, tak. tego nie znałem. Pozdrowienia dla trenera, który bardzo dobrze gra defending art, ale też ofensywnie, zobaczyliśmy ostatnio, tak? Tak, tak, tak. Jak trzeba ofensywnie, to zagrał ofensywnie. A to jest, wiesz... To klasa. dlaczego ten trener Sewela wybiera w takim razie Zagłębie Co No właśnie. To go tutaj, wiesz, skusiło, żeby przyjść? Są osoby w klubie, i teraz musicie połączyć fakty, mhm. które są z rynku słowackiego, którzy dobrze znają klimat i którzy rekomendowali ten klub. Kapitan Lubomir, Lubomir Guldan. Mhm. Znają się świetnie. Tak naprawdę w dużej mierze on był tą osobą, która, która przedstawiła też pozytywnie, ale to w Zagłębiu, uwierzcie mi, są ludzie, którzy potrafią wyciągać wnioski. Jest oczywiście, jest oczywiście Michał Żywłakow, są inni ludzie, Jary Gambal w klubie, którzy mają duże rozeznanie na rynku międzynarodowym i, i to, nie jest, to nie jest tak. Na szczęście coraz bardziej się to zmienia. To nie jest tak, że nagle o, zwolniliśmy trenera, kogo by tu szukać, tylko jakaś tam lista, powiedzmy, oczekujących w kolejce była. tak No potem wiadomo, kto jest dostępny, kogo można, kogo nie można. I myślę, że w zagłębiu też się to, zmienia to myślenie, że no kurczę, no, jest ta akademia, i to jest to, że jest akademia, która y, wytwarza tych fajnych, ciekawych chłopaków do obrobienia, i jest to trener, podobnie jak był Vandal, y, tak, który ma ich wprowadzić w tą dorosłą piłkę, wypromować no i nie ukrywajmy, dać im szansę rozwoju gdzieś indziej, w klubach o większych ambicjach międzynarodowych. A on już to przerabiał z wieloma zawodnikami. I jeszcze dobre wejście do polskiej ligi, bo jednak masz klub, w którym może nie masz tych aspektów, o których rozmawialiśmy tej takiej sztucznej presji i medialnej, i kibicowskiej, tylko masz trochę spokoju, niezły kontrakt w skali, myślę, Europy Środkowo-Wschodniej. Baza treningowa. Baza treningowa no i na baza, bardzo baza... dobrym poziomie i już jakieś know-how w akademii, które trzeba gdzieś, myślę, klasyfikować w pierwszej trójce spośród polskich akademii i, i klubów. To już jest dużo, tak naprawdę, jak na polski klub i jak na te realia, o których. Rozmawiamy. To... I ta łatwość, bo dla każdego trenera, zobaczcie, nawet trener polski, gdyby miał okazję spróbować siły za granicą, to myślę, żeby się zdecydował. A nawet, jakby to była Słowacja, to jest taki kroczek mały do tego, żeby pokazać, że nie tylko u siebie, gdzie wszystkich znam, wiem kto, co, w jakim klubie, gdzie, gdzie dobrze szkolą, skąd wziąć młodych i tak dalej sobie poradzę, ale poradzę sobie też na innym rynku. Jak sobie poradzę na innym rynku, to no, wiadomo, że trenerzy mają różne ambicje, ale i tak samo piłkarze, ale też sobie w pewnym momencie mogą zdać sprawę, gdzie mogę pracować realnie, a gdzie nie. Jeżeli mogę zarobić duże pieniądze na Bliskim Wschodzie, w Azji, czy gdziekolwiek, no to też będę się zastanawiał, że okej, okay, udowodniłem u siebie w kraju, udowodniłem w jakimś innym e, kraju, to też zaadaptuję się do tych nowych, innych warunków jeszcze, jeszcze gdzieś dalej. W każdym programie są przerwy na reklamy, a my powinniśmy mieć przerwy na... Anegdoty, dlatego że nie wiem, czy wiecie, Rafał Kędzior, oprócz tego, że jest wytrawnym znawcą wini, i znakomitym tancerzem, to jest także świetnym narratorem. Dużo przeżył, dużo widział. I jak puszczaliśmy takie randomowe dźwięki z naszej tutaj konsolety w naszym studiu, to powiedziałeś, że jeden z tych dźwięków znakomicie pasuje do jednej anegdoty, którą nam chciałeś od razu sprzedać, a my powiedzieliśmy, Stop, poczekaj, zostaw sobie to na program. Więc myślę, że to jest ten moment. O, przenosimy się. Do Katowic. Do Katowic? A, właściwie nie. Nie? Znaczy, tak, w, o, w, Katowicach, Dawaj to jeszcze w raz. Katowicach usłyszałem e, tę historię. O, i teraz trzeba troszkę zmienić to. I słuchajcie, spotykam Marka Koniarka, opowiada mi, jak to było, jak przechodził do Widzewa. I teraz muszę, e, spróbuję, ja e, zaznaczam, że ja języka śląskiego na co dzień nie używam. Może część mojej rodziny y, używa na bieżąco, więc osłuchałem się i też czasami, jak trzeba, to, to, to używałem. Natomiast przepraszam takich rdzennych Ślązaków, jeżeli coś przekręcę, ale, ale myślę, że będzie dobrze. I Marek Koniarek go do tak. Hopie, okay, to były inne czasy, jak my podpisywali kontrakty. Teraz widza w tych biurach ciepują na te Facebooki zdjęcia z koszulką, jakieś tam napisy, y, ledy, nie ledy w tych... Ja no, te, te firmy, te agencje, oni mają normalnie biura. A ja podpisywał kontrakt z widzewem i prezes Pawelec mnie zaprosił do domu. Jada do niego, go dom muszę musza powalczyć o te pieniądze, muszę powalczyć. Ale jada do niego, patrza dźwięk. A tam hałpa jak z dynastii. <noise> Mi tak nogi zmiękły, że jo ani tego nie czytał i nożych podpisów. <noise> Ale to... hasło hałpa jak z dynastii. Hałpa jak z dynastii. To było słowo klucz. No to jest coś pięknego. Zresztą Czasem się trzeba umieć pokazać. Ja nie wiem. A widzisz, to jest też. a propos, Przepraszam, że ci przerywam. Józefa Wojciechowskiego ja, też taką historię kiedyś. A, musiałem, helikopter! Tak? Helikopter. Tak? A, a. No to były takie historie, <laughs> że, że pewni agenci, żeby pokazać, że są na tyle poważnymi agentami, że, że z Józefem Wojciechowskim, który ten Blitr bardzo lubił sobie cenił, cenił i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba było wynająć helikopter, żeby przylecieć. I nie chciał, nie chciał odbierać telefonu, nawet pani o której tam można wylądować, bo tutaj z tym zawodnikiem będziemy. <laughs> Aha. To, to jak tak, 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 to z nie no. Ale jak zacząłeś mówić po śląsku jak jesteśmy przy tym aspekcie twoich umiejętności, to Gerard Cieślik, świętej pamięci. Gerard. I musisz tę anegdotę opowiedzieć w ten sposób, który ty potrafisz robić, jak pojechał kiedyś. Na kadrę, na kadrę, tak? O tym mówisz. Tak, no, to... są dwie takie. Jedna jest z tą kadrą, a druga z Mariuszem Śrutwą. To... Znasz obydwie? Z, z Mariuszem, tak, też znam, ale nie chcę przekręcić, Dobrze. to może ty opowiesz. Jesteś też świetnym narratorem i, i też wiem, że potrafisz naśladować Goddo. różne osoby, więc może, może ci się to uda. Ale z kadrą to było tak, że... Że jak już wrócił z tego zgrupowania reprezentacji, Gerard Cieślik do klubu, wraca do ruchu i. Jo przyjechał, nie widział tych chłopców, a oni od razu? Od razu oni wiedzieli, że jest ze Śląska. No a, 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 skąd, a skąd mogli wiedzieć, pytają koledzy. Ju nie wiem, on się ino przedstawił, Gerard! <grym> skąd można było się spodziewać, że chłopiec ze Śląska? Ze śródmu to było coś takiego, że Gerard Cieślik mówił, że go że... Srdfar, ščelju, 101 golju vidja, ja? Ja. ja. I no 200 dla ligi to się nie liczy. Dokładnie. <laughs> 99, no, dokładnie. Ja. A spotkałem e, przez wczoraj Mariusza Śrótwę na meczu trzeciej ligi Gwarek Tarnowskiej, Góry Polonia-Bytom. A widzisz, to są też legendarne postaci, absolutnie, no. A ze współczesnych piłkarzy wiesz, kto jeszcze godo? po śląsku, dobrze? No oczywiście, Genek Loska. to jest... Lowska, a wiesz, ze Skorupem to mam nadzieję, że się nie obrazi Skorup, ale, ale jak, jak e, Żurkowi mówili, e, Żurkowskiemu oczywiście, jak, jak przechodził do, 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 do Włochy. Skorup się nauczył włoskiego, to ty się nie nauczysz, <grym> a skorup to wiemy, że więcej po, po śląsku niż po, niż po włosku, tak samo my… Śląsko-włoski jak Marta Glick, wiesz? Ciao! <grym> Ciao! <grym> wie, 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 wiecie jak, ten, nie, jak, jak mówią, jak się uczą angielskiego i, i, i jak Anglicy mówią? How do you do? Amerykanie, how do you do? A tam How do you do <noise> I Nie. tak właśnie mówi Tomek Loska, który język angielski połyka, naprawdę. Mam nadzieję, że wkrótce mu się przyda. No tak to było. Zresztą Adam Danch o, znakomicie. Dan się, 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 tak. się mówi mało, ale mówi konkretnie. I to, I to zawsze go cechowało. Kto to mówił, Adamie Danchu? To skorup mówił, tak, że Adaś to jest synek z Bykowiny. Z Bykowiny. On się tam urodził i tam zemrze. zemrze. A co ciekawe, Bykowina, dzielnica Rudy Śląskiej, która zawsze kibicowała ruchowi, a proszę, Adam, a tam jest wśród kozumkiem. tych gwiazd legend górnika, które, których wizerunki wiszą pod dachem stadionu przy ulicy Roosevelta, dawniej stadion imienia Jecielowa. Tak, Adolfa. tak. I to całkiem jeszcze. Jeszcze, jeszcze oficjalnie gdzieś tam w dokumentach to to. to to długo było, ale stadion imienia Ernesta Pola i tego się trzymajmy. Tak, Kenzie, ale jest tutaj też kącik muzyczny, bo ty mi się kojarzysz jeszcze z jednym kawałkiem puszczę ci i przypasuj to do wydarzenia. Mm -mm. Nie te. Nie wiedzimy, nie wiedzimy. No tak, bani go e, Banik to po czesku górnik, więc to też jest jakieś tam połączenie. E, banik. Kibice Banika przyjaźnią się od lat z kibicami GKS-u Katowice, ja się tak naprawdę można powiedzieć, że nie na Bukowej wychowałem, ale to były moje pierwsze kroki piłkarskie, pierwszy, pierwsi idole, którzy wygrywali z Bordeaux, co tam jakiś Zizu, co tam jakiś Lizaraz, Adam Kurcz, Adam ale autentycznie trafiliście, Adam Kucz to był mój największy idol. E, piłkarski ze względu pewnie na wzrost. Ja też za, e, zawsze byłem niski i dalej jestem, bo A to był bardzo, bardzo niskiego wzrostu zawodnik, ale szczelił bramkę z Lizbona i wtedy mówię: No, nie, no, to jest i przy Bukowej, no coś niesamowitego. A teraz mogę powiedzieć: Znam Adama Kucza i nawet sobie zrobiłem screena, jak mi na Facebooku złożył życzenia urodzinowe. No, to jest coś pięknego. To jest ten plus pracy właśnie w sporcie, w dziennikarstwie. Ale Wiecie, że teraz to już się zaciera, już, już się tak nie patrzy na tych piłkarzy. No tak, tak. Później się ich troszeczkę odmitologizowuje i deromantyzuje się to wszystko, ale trzeba sobie małego chłopca pielęgnować. A miałem o tym wydarzeniu powiedzieć? Można myśli te na... mistrzostwa w Czechach, na których byliśmy, tak? Czy... Też, ale ja pamiętam, jak to śpiewałeś u Ubiści na weselu, ale rzeczywiście. Yy... Mogę tego nie pamiętać. <laughs> o 22 wolności to... nie pamiętam. Do... Musiałem wyjść wcześniej troszkę, no niestety wiecie, jak to są biznesy. biznesy. <laughs> ale pamiętam, że to było intonowane, ale faktycznie byliśmy jeszcze na. Mysz... Mistrzostwach świata. Europy U21 w Czechach. Piękny był to wyjazd. Piękny. Tam też Epicki, pokazałeś taki, tak się mówi, tak? taki swój popisowy numer, ale no nie, nie damy rady tego zademonstrować to, co, to, co nam pokazywałeś na dyskotece A, w Pradze tak, tak, tak. Znaczy, to, no, jesteśmy, na, no, jesteśmy też na YouTubie, więc jak będzie trzeba, to nie ma problemu. <laughs> <laughs> ale to sobie zostawmy. Tak, to, tak, tak. Sobie, to sobie na zostawmy. Na inny program, ale nie. właśnie, powiedziałeś o tym i Jestem ciekaw. Które życie jest bardziej kolorowe, które dostarcza ci większej frajdy, większej liczby też anegdot, czy właśnie życie pracownika agencji menedżerskiej, czy życie dziennikarza? Yy, powiem wam tak, yy, łapie się na tym yy, każdego, dnia ja się czuję dziennikarzem cały czas i każdy z nas jest teraz dziennikarzem, bo ma Twittera chociażby. I chcę tam publikować. Jeżeli chcesz publikować, jeżeli czujesz taką potrzebę, to znaczy, że, że w tobie to jest. Teraz mam więcej refleksji, powiem wam już kilka razy: miałem jakiegoś tweeta napisanego, mhm. fajne, celne na RIPOSTA, czy coś. Nie, 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 Delay. Nie, 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 nie ma sensu. Bo jesteś w tym środowisku, bo, bo musisz dbać o pewne i, koterie i układy. Tak, no bo musisz, ale oczywiście, że bo tak, to jest Twoja no, praca. No oczywiście, że tak. Nie można, nie można wszystkiego, co się, co się myśli, przelewać do internetu. Myślę, że niektórym takich refleksji czasem brakuje. Natomiast. Życie dziennikarza, no, dziennikarz sportowy, no, najpiękniejszy zawód świata. A wiecie co w tym jest najpiękniejsze i to... Tak sobie wiesz, jak takie stare dziadki z byłym dziennikarzem, tak, obecnie tak. prezesem GKS-u tych, Leszkiem Bartnickim, czasami tak si sobie siadamy i mówimy, zobacz, ci znowu tu podpowiadają, tego sprowadzić, z tego zrezygnować, dlaczego z tym przedłużyli kontrakt, jak to w ogóle wygląda i co na drugi dzień albo przed mistrzostwami. E, Polska wygra z, z, z Austrią, zremisuje ze Słowenią i zajmiemy pierwsze miejsce, wyjdziemy z grupy. Realia zupełnie inne i kto rozlicza dziennikarza za to, co napisał wcześniej? No, niech zapominasz o tym, bo już jest 5 tysięcy innych publikacji, a ty w klubie podejmując decyzję, że z tym przedłużamy, a z tego odpalamy, a on odpali, pozytywnie odpali w innym klubie, to ponosisz konsekwencje konkretne w postaci nawet Twojej gdzieś tam kariery w menedżmencie sportowym, powiedzmy, tak? Więc ta odpowiedzialność jest zupełnie inna. Na pewno ja doceniam też pracę dziennikarzy, bo to nie jest bo łatwy kawałek chleba, chociaż teraz jest też troszkę inaczej. Myśmy. No, Kuba, ty też przecież pracowałeś w terenie, tak? Zjeździłeś. Ja, ja, ja bardzo pozytywnie wspominam te czasy. Śmiejecie się zawsze: Maty Święcicki od Rawodzisław, Łukasz Wiśniowski. Polonia, Polonia to, A wiesz, jaki ja pierwszy mecz w życiu komentował to Wiśniowski, <grym, grym, grym>, czy Polkowski. Ko, e, Sprawo Sprawozdawałem e, na Orange Sport. Polonia byto Modra O Kurczę, ale combo. Ja się żurkiem, z którym później współpracowałem jako orzecznik, kiedy on był trenerem górnika. No piękna, piękne są te historie, ale w Orange mieliśmy coś takiego, że mieliśmy, jak było Orange Sport Info, wali z miejsca wydarzenia wiele godzin przed. Od 7 rano. Przed, rano od 7 do rano, mecz o 20, o 20, ale od siódmej rano łączymy się ze stadionem, i pytanie sympatycznie, koleżanek prezenterek, jaka atmosfera na stadionie w Krakowie? No więc to była super rzecz, żeby poznać. Ludzi w klubie, ale wszystkich. No bo przyjechałeś o tej siódmej, nikogo jeszcze nie ma, trzeba załatwić, żeby ktoś obro... otworzył bramę, żeby w ogóle wóz transmisyjny mógł wjechać. No to ja szczerze do dziś, wczoraj nawet byłem na meczu Rowu Rybnik, yy, a więc. A więc trzecia liga ze Staną brzeg i, i ochroniarze tam pozdrawiamy, o dzień dobry, a gdzie pan teraz pracuje? co są ci sami ludzie, którzy gdzieś tam na innych stadionach, bo wiecie, że te firmy tam, tak, tam tak, dosyć tak, mocno, tak. tylko naklejki zmieniają i, i ludzie ci sami. No i to jest fajne, że, że nawet wchodząc gdzieś tam na jakiegoś innego klubu czasami, oczywiście to pozwala coś załatwić. I to był, to był super czas. Też byliśmy młodsi, i tak dalej, i tak dalej. Inne czasy. Natomiast zupełnie jest to inna praca. Anekdot dostarcza, powiem ci szczerze, więcej teraz ta praca, bo zawodnik yy, czy osoba. Inna relacja. Pracuje, inna relacja. Zawsze do dziennikarza. Czują gdzieś tam, nie? Ja, mimo wszystko, chociaż super, masz, super macie relacje, budujecie jakiś czas, no to jednak o wszystkim, co wszak nic nie powie. Teraz od zawodnika wiesz, bo ci się skarży, bo narzeka, bo szuka pomocy i tak dalej, i tak dalej, więc wiesz o wiele więcej, ale nie dzielisz się z tym na zewnątrz, ale możesz na przykład włączyć, wygaszasz. No i to jest i to jest jakby ta zasadnicza różnica. No i też chyba szansa. Pracujecie w telewizji też, czy, czy, czy Łukasz, ty komentujesz? Nie, 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 nie. Mam na myśli komentowanie meczów też w Ilemę. Jeździcie do Hiszpanii, macie styczność z wielką piłką. E, tutaj mieliśmy troszkę mniejszą, a pracując w agencji, no mogę, mogę gdzieś tam dotknąć troszkę tego wielkiego klubu, tej wielkiej piłki od innej strony. Nie zrobię wywiadu z Ronaldo, tak? Ale... Ale pójdziesz na kawę z Lobotką. Ale mogę iść na kawę z Lobotką, a obok. Przychodzi Sant'Emina, w... albo... Denis Suarez albo Jago kolega. Aspas. Albo, Aspas albo Robert Masam. Ale słuchaj, to, to nie jest trochę tak, że te wszystkie doświadczenia, które zdobyłeś, bo zdobyłeś doświadczenia z wielu dziedzin około piłkarskich. Tak, keś, Można? pole. pole. Można? <laughs> Proszę bardzo, mamy wodzianki. Wiesz, ty jesteś multiinstrumentalistą i zawsze byłeś. To nie jest tak, trochę tak, że te wszystkie doświadczenia za moment prowadzą Cię do. Dziękuję. Pracy, nie wiem, w pionie sportowym jakiegoś klubu? Myślisz w... tak czasem o sobie, czy. Yy, nie jest to tajemnica. Miałem... Ty też miałeś propozycję. A, tak. Nie wiesz co? Ej, tylko ja nie miałem propozycji. <śm> 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 bo ty powiedziałeś, zadeklarowałeś yy, chyba u Olka Wanza, że nie chcesz, więc nie masz propozycji. Tak, gram, gram. I ja nie zadeklarowałem yy, i miałem propozycję życia. No, to jak wam wspomniałem, GKS-katowice, w którym się wychowałem, była rozmowa z prezesem. Marcili autentycznie, to zresztą, no nie było to tajemnicą, tak, że rozmawialiśmy na ten temat. Na te, Żebyś na temat był wówkacji. dyrektorem sportowym? Dokładnie. Żebym był odpowiedzialny za piąt sportowy, ważne, sekcji piłki nożnej, bo jest i siatkówka, i hokej, i szachy w Katowicach, i tenis. E, więc było, była taka rozmowa, i no, tak, miałem wieczór nie przez pane noce, brnąć w to, czy nie. E, natomiast. Po A to był tak, tym sezonem? Tak, tak, e, tak. Po było, latem, było to latem, okay. po spadku do drugiej Ligi. E, nie wiem jak. No nie, dobra, nie będziemy już takich szerszych kulisów tego, tego, tego zdradzać, może, może kiedyś przy innej okazji. Natomiast no był temat, była rozmowa. No, yy, mam o tyle czyste ręce, że, że nie było jakichś, nas... znamy się z prezesem Janickim, bo też pracowałem jako yy, osoba odpowiedzialna za marketing w klubie. Przeszedłem na stronę jakby agencji menadżerskiej, i nie było tak, że nagle trzech, czterech, pięciu zawodników naszych trafiło do gieksy. Więc wiedział, że to nie będzie współpraca na zasadzie, że będziemy będę brał, no byłbym idiotą, gdybym tylko teraz zawodników z agencji, w której teraz pracuję. No, 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 nikt tak chyba rozsądny nie zrobi. I była, była poważna rozmowa, zaawansowana, natomiast ostatecznie no, nie zdecydowałem się na to, bo wydaje mi się, że. Szczerze? I, I nie odbierzcie tego jako jak taką gdzieś tam sztuczną pokorę na pokaz, natomiast nie, nie, nie jestem jeszcze merytorycznie przygotowany. Wiesz co, to. to jest taki, tak myślę, że może to spuentować parafraza y, słów Kuby Wojewódzkiego, który kiedyś pisał taki, taki tekst o tym, jak powinno się robić talk show. I pierwszy punkt. Autorze, przede wszystkim, zestarzej się. Brawo. I wydaje mi się, że skoro miałeś takie rozmowy, to, to gdzieś to kiedyś wróci, a jeszcze przy okazji skolekcjonujesz takie doświadczenia. Kontakty. Kontakty, które, które się tylko A może przydadzą. nie, może nie, ja też... Yy... Nie chcę też te, nagle na, na siłę pompować, a naprawdę mamy też super, super atmosferę i, i fajne wyzwania przed nami, przed agencją I, i to jest coś, co też nakręca. Tu nie masz zaplanowanego jutra, tu nie wiesz, gdzie będziesz za dwa dni, za trzy dni, co się wydarzy. E, no i to jest fajne, a jednak e, ja się boję takiego trochę, e, wiesz, pracowaliście w federacji, wiedzieliście, że od, do, są dni, kiedy są zgrupowania, kiedy tak. jest adrenalina, kiedy można podziałać bardziej kreatywnie, a są dni, kiedy musisz Wysiedzieć od, od 8 do 16 i ja, te, ja, się, ja się męczyłem. Tak, tak zwane dupo godziny. To, dokładnie, no nie chciałem tego powiedzieć, to powiedziałeś. Prawda? Tak jest. Ale wiesz, co chciałem Cię ciebie zapytać. Ale po z tym pzpn em naprawdę. Co odcinek, tylko jak mogę, to szkleć. Zabiorą ci akredytację. a ty nie masz akredytacji, ale to i tak się zabierzemy. Ale chciałem ci zapytać jeszcze o jedną rzecz w przypadku pracy menedżera, bo wydaje mi się, że takim. Może taką trochę niewdzięczną stroną czasami jest to, że musisz gdzieś podejść do młodego zawodnika, trochę go gdzieś tam zbajerować, nagabywać, obiecywać, wiesz, transfery do Przedstawiciel, przedstawiciel handlowy. handlowy. Czy to Przedawca nie jest marzeń? taka działka, przed którą też. trochę się wzbraniałeś, albo która jeszcze sprawia, że czujesz się nie do końca komfortowo? E, tak, ja tym, o tym ja mówiłem w wywiadzie na weszło kiedyś i faktycznie faktycznie tak jest. Natomiast, wiesz, to jest też tak, że e, ten początek był o tyle ciężki, że ludzie cię kojarzyli jakby z innej strony i do końca nie wiedzieli, m, czego od nich no Znowu chcę wywiad. Dokładnie, przecież dopiero co rozmawialiśmy. Ale teraz myślę, że, że jest łatwiej. Nie to przeraża troszkę ta współpraca z młody, tak młodymi zawodnikami, do jakiej to teraz doszło. Jasne, że są regulacje, które, które pilnują, od no jakiego wieku możesz, możesz być, pracować z agencją i tak dalej, ale dobrze wiemy, że taka nieformalna współpraca ma miejsce, podpowiadanie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, że ja już się zastanawiałem, czy, czy niektórzy. Nie chcę też wrzucać jakby do jednego, do, do, worka, do, wszystkich. Do worka, do jednego worka wszystkich że z czekoladami trzeba do tych zawodników chodzić z Kinder niespodzianką nie wiem, bo, bo, bo no idzie w, to, w tą stronę, że już jest też tyle agencji na rynku, że, że, że robi się naprawdę ciasno. Natomiast powiem wam tak, fajną rzecz mi powiedział jeden agent w Kopenhadze, duńczyk to był. Jakaś tam luźna współpraca, szukał chyba jakiegoś klubu dla, dla zawodnika swojego w Polsce. Być może już nie pamiętam tego dokładnie. Natomiast taką rzecz zapamiętałem, że to też się zmieniło, bo kiedyś było tak, że miałeś agenta praktycznie przez całą swoją karierę jednego, zaufanego. Teraz dochodzi do tych zmian. On mówi tak. Słuchajcie, okej, okay, ten chłopak ma 17 lat, jest super zdolny, ma agenta. Pytam mnie, czy ty ożeniłeś się swoją pierwszą dziewczyną? Czy próbowałeś, sprawdzałeś, jak to w życiu będzie i, i podjąłeś gdzieś tak świadomą decyzję? I jesteś już, powiedzmy, do końca kariery, tak? I to tak jest teraz też, jeśli chodzi o ten rynek piłkarsko-menedżerski, że w ostatnim czasie, nawet w ostatnim okienku tych zmian jest dużo. Ja nie mówię tutaj o jakimś wyrywaniu sobie zawodników, ale no i tak, no, masz takie etapy w życiu, kiedy, kiedy lepiej ci się rozmawia z jakąś osobą, a później dojrzewasz do pewnych rzeczy i widzisz, że ten ci niewiele pomógł, ten ci może dać coś więcej, no i, i próbujesz, próbujesz w innym kierunku. Też nie jest to powiedziane, że to będzie na całe życie, ale, ale też nie, nie jest tak, że kuczę, no straciliśmy tego młodego, ach, no jaki on jest zdolny. Ja też patrzę na to, nie wiem, wy znacie też się też bardzo dobrze na piłce młodzieżowej. Robert Lewandowski w ilu reprezentacjach młodzieżowych grał? W 21 to, to kilka meczów. I to kilka meczów, mhm. nie? A wokół, jak jest ktoś powołany nawet na konsultacje, u 15, u 16, u 17, no telefon e, czerwony. Mhm. Ja też. Ja wiem, może, może stracimy przez to jednego, dwóch, trzech piłkarzy, ale też nie napalam się na to, że, że o, jak on ma 17 lat i wszyscy mówią big talent, no to on będzie tym talentem, y, zrealizuje to tak naprawdę w przyszłości na boisku. Więc spokojnie. Y, nie, nie brać wszystkich, tylko jakoś sobie wyselekcjonować, żeby zbudować relacje z mhm. Powiedziałeś o tym Duńczyku, to od razu mi się kojarzy temat Mityland, bo ty w pewnym momencie byłeś żywo. Błąd. Nordsjeland. Nord A, Nordsjeland. Byłeś żywo zafascynowany tym, jak się tam pracuje. Jedna z najniższych średnich wieku, średnich wieku. Tak, tak. tak. No, oni Dobry. grali w europejskich pucharach w poprzednim sezonie i odpadli z Partizanem bodajże, przeszli Aika, Sztokholm. I no wiek, myśmy wtedy to był ten czas, kiedy w Polsce do młodzieży świat należy. Górnik Zabrze, średnia wieku 23 i to była super średnia. Mhm. Tam była średnia wieku w europejskich pucharach w meczu o coś 20,8 i bramkarz miał 28 lat, był dziadkiem, mhm. więc tam postawiono bardzo mocno na ten projekt młodzież. Ale to jest właśnie mały klub, 30 km od od Kopenhagi można sobie na to pozwolić nie ma presji kibiców można sobie budować można stawiać na Akademię, tam niesamowite rzeczy słuchajcie przyjechałem z dwoma chłopakami najpierw byłem z dwoma słowakami później z dwoma polakami na no nie chcę tego nazwać testy bo testy to ja rozumiem tam że był Marcin Listkowski wtedy, czy... Michał Roskowski Michał Roskowski tak Ale który jest tak... obecnie zawodnikiem Górnika Zabrze hmm. powoli wchodzi to ma tak i... i... Mitilla Nordceland Ro... Listkowski, Roskowski Nord tak Nord Nord wszystko e... wiemy ogólnie bo Listkowski też był na testach Nordceland a to Kenji go nie nie, Ale wiesz, że Bartek Slicz też był? Był, 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 właśnie. A jeszcze wtedy, jak był, jak był staną robotka, właśnie przechodził wtedy, wtedy do selty. No i filozofia klubu, gdzie po, patrzysz podejrzliwie na tych ludzi, bo wszyscy się uśmiechają, chcą ci pomagać. Przyjechałeś z Polski, walczyć. Ci chłopcy mieli walczyć o niby w przyszłości o skład z tymi zawodnikami pierwszej drużyny, a zawodniki z pierwszej drużyny przyjmują go. Cały trening prowadzony w języku angielskim. Duńczycy coś tam zaczęli do trenera czy między sobą dyskutować po, po duńsku, od razu przerwany trening repremena. Panowie, tu są chłopcy z Polski, ze Słowacji, z Gany, rozmawiajcie po angielsku. Wszyscy ma, ma, was mają rozumieć, a nie, że wy jakieś tu grupki tworzycie. U nas jest taka e, świątynia, szatnia pierwszej drużyny. Tam pierwsza drużyna skończyła trening, weszli, weszła drużyna U-19 w tej samej szatni, w tych samych pomieszczeniach i to nawet e, no, już gdzieś tam na połówce zaczęli się rozgrzewać, kiedy pierwsza drużyna jeszcze kończyła trening. No u nas nie do pomyślenia, bo zaraz ej, młody gdzie się pcharzna znajdź swoje miejsce w szeregu i tak dalej i tak dalej. Tam jest pomóc. Byliśmy na testach z zawodnikami 17-18 letnimi, którzy byli zaproszeni, wolny czas był zorganizowany. Klub zorganizował wyjście na kręgę wspólnie z zawodnikami pierwszej drużyny, którzy akurat nie mają rodzin i, i chcieli się zająć w, w, w tym wolnym czasie czymś. Więc powiem wam, że podejście zupełnie inne. Filozofia gry, to o czym mówiliśmy: utrzymanie piłki, granie wszystkiego jak największą liczbą podań i tak dalej, i tak dalej. Pewnie nie będą mistrzem Danii, ale jestem pewien, że z tego systemu jeszcze wyjdzie kilku na pewno ciekawych ludzi i co ważne, przygotowanych mentalnie do gry na wysokim poziomie. W szkole angielskiej, hiszpańskiej, specjalne sesje charakterologiczne z człowiekiem z Gany, który wyszedł z biedy, mhm. potem grał w piłkę, czegoś się dorobił, który na swoim przykładzie, no bo co najbardziej przemawia, własny przykład, jak wyszedł z tego, jak e, życiowo został poukładany. Nie mówię, że był wielkim piłkarzem, ale no, wyjechał z Gany do Danii, no to już jest diametralna różnica, że ma normalne życie, normalną rodzinę, tam była bieda, przemoc i takie różne rzeczy, takie historie. Właściciel klubu e, ma szkółkę w Ganie Right to Dream. To nie jest nie tylko nauczanie gry w piłkę, ale wysyłanie tych ludzi na uniwersytety do Stanów Zjednoczonych. No, rzecz, o której mógłbym opowiadać i opowiadać i naprawdę się tym zachłysnąłem. I yy, kończąc już ten wątek, bo przepraszam. Nie Niekoniecznie, ale on jest bardzo ciekawy. Słuchajcie, jestem na, na meczu sparingowym. O, z kim grają sparingi? U-19, Aston Villa, za tydzień hamburger, nie? Nie na obiad, tylko na boisku. I rodzice, którzy też są no jakby, wiesz, polska mentalność, my nie rozmawiamy, zamykamy się i krzyczymy, a tam zobaczyli, nie znali mnie, podeszli, a skąd jesteś, co tu robisz i w ogóle ten, a ja mówię, że tu akurat obserwuję jak gra ten chłopak, bo przyjechałem z nim na testy. I rodzice mówią, no Brentby, wielki klub, FC Kopenhaga, wielki klub, ale przyjechaliśmy tutaj z naszym synkiem, bo tu ma szansę za chwilę wskoczyć już do pierwszego zespołu, ogrywać się i zdobywać doświadczenie i jak będzie na tyle dobry, to będzie grał w tym Brentby czy w tym FC a jak nie, no to sorry. Pamiętam, że zachłysnąłeś się na tyle, że powiedziałeś mi kiedyś, że chciałbyś kiedyś tą wizją kogoś zarazić w Polsce. Absolutnie. I próbowałeś? Czy to na razie jest taki temat. Eee, no i zmierzamy utopijny. do tego, o czym mówiliśmy. Nie, absolutnie. To jest, to jest realne, tylko nie każdy klub w Polsce pasuje do tego profilu i na pewno tutaj już wykluczamy wielkie kluby. Mhm. Nie może być właściciel, właściciel nie może być miasto. No to, to już, to wykluc... też, to, no, to już żeby... mamy tak 70% no, i, wykluczone. Więc, to musi być prywatny folwark. Musi być nie? prywatny folwark. Mówię, zmienia się coś, wiem, że są jakieś prywatne podmioty zainteresowane coraz bardziej klubami w Polsce i właśnie chcą to robić w ten sposób. Nie wiem, czy dokładnie w tym modelu, przynajmniej tak deklarują, że chcą to robić w ten sposób. Może to jest... Przyszłość kilku najbliższych lat, zaprosicie mnie, tu będę w innej roli. Ja wow. pamiętam właśnie ze w z Land chyba Wiktora Jansena. Dobrze, dobrze mówię? Eee, Czy Jensena? Jensen, ale nie Wiktor. Nie Wiktor? Coś, co, 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 ale Jensen, na pewno. Tak. Kapitan duńskiej młodzieżówki. Dokładnie. I on I robił niesamowite samego Jensen. Matias, Matias Jensen. Matias tak. Jensen. Do celty później. Tak jak... Do celty, no niestety nie wyszło do końca. On też ee, no, troszkę się odbił. I on też w młodym odbił. wieku chyba był już kapitanem w Danii? Eee, no absolutnie. On w tej młodzieżówce, która, która no tak, e, tak sobie poradziła, trzeba powiedzieć, <laughs> z polską młodzieżówką. No, był najjaśniejszą postacią, ale na usprawiedliwienie akurat byłem w tym czasie, właśnie na tych testach z zawodnikami, kiedy on przechodził rekonwalescencję przed transferem. Klub dbał o to, żeby on tam doszedł do siebie i dopiero poszedł, chociaż wszystko już było ustalone. No i poszedł za, za niemałe pieniądze do Vigo, Kontuzja, mentalność, pewne rzeczy może nie do końca e, wypaliły, ale, ale umiejętności, zawodnik e, naprawdę na wysokim, na wysokim poziomie. Mówisz, a FC Mitylian, wspomniany przez Łukasza działa też podobnie, też mają szkółkę. Tak, szkół tak, bo, bo zresztą pamiętam, że rozmawialiśmy Kórza, o a... tym, że też byłeś w fazie interesowania tak, się tak, tym, co tak, tam się tak, dzieje tak. i, no i bo zestawiania z te, my tego. No my to tak, patrzymy, bo... jakaś tam Dania, nie grają gdzieś tam w wielkich klubach i tak dalej. W wielkich klubach, sorry, widzę mistrzów regularnie, nie, nie, nie zdobywają trofeów, ale, ale naprawdę ten poziom jest tam bardzo przyzwoity i co ważne. Ja też tak mówię tym zawodnikom, którzy zawsze patrzą po tym, Anglia, Wło no, Włochy mm. oczywiście, Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, ale fajnie mieć taki śródskok, taki, taki śródkrok. Tak. Pójść tam, sprawdzić, udowodnić i pójść dalej. Zresztą Lobotka. Stanley Lobotka jest idealnym na to przykładem. Nie on jeden, ale dokładnie, dokładnie tak. No właśnie to jest tak, może, nie, nie chcę mówić, że modelowo poprowadzona kariera, <laughs> bo to jest dopiero początek. Ale może modelowo skorygowana na przykład. Wiecie, że Stanley był w yy, Stanley. Tak, nie mówię tak Stanley. na niego. Stanley! Stanku! To jest Stanku. Opie, Stanko to jest fajny synek i on y, był w Ajaxie, nie? I, i, i tam, y, w tym Ajaxie to anegdoty. This is my son. This is my <laughs> sen. Y, 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 dobrze, nie wszyscy to znają. No właśnie, opowiedzmy to. This is my son. Y, Stanko tak nie do końca to lubi, ale ostatnio byliśmy na takim formalnym spotkaniu i <laughs> zaczął to śpiewać. Y, y, więc y, przy, przeszedł jako, jako młody chłopak do, do, do Ajaxu w podczas prezentacji pierwszej rozmowy z telewizją klubową. No, mówił po angielsku, ale y, no, zabrakło jeszcze tych wszystkich słów i, i słowo dream gdzieś uciekło. No i mówi, że Mieszkałby w Katowice, chciał w to powiedzieć, dokładnie, <grym> chciał <grym> powiedzieć, że zawsze, że zawsze marzył o grze w tak wielkim klubie i this is, this is, this is my sen. <grym> I zostało this is my sen. Słuchajcie, jaką furorę to zrobiło na Słowacji. This is my sen, na jakimś YouTubie przeróbka tej wypowiedzi na jakąś muzykę techno. W szatni e, tręczy na, e, kabina a jest this is my sen. Zawodnicy po jednym z meczów zaintonowali, od już Lobotki nie było wtedy w szatni. This is my sen. No i e, zrobiło to furor do tego stopnia, że Akademia Tręczynano się nazwę This is my sen Academy. I, e, było stanko na otwarciu, chyba to było z dwa lata temu. No i, i, i naprawdę, no ale to jest To super jest real time hasło. marketing. Real time marketing Aha. i bardzo fajne hasło, tak? This But is my sen. This is my sen, tak. No, to jest bardzo załama historia i widzę, że DJ Polko w kabinę po pasem koty bez grzyń. i zaraz się zaszę. Można, ale zobaczcie, zobaczcie jak można wyjść. W takiej sytuacji z uśmiechem. Bona sera, buona sera, sera. A, tak. this is my sen, tak? Ale Wojtek wiem, że też ma dystans. Nie, on ma, on ma kapitalny dystans. Niedawno go spotkałem nawet w czerwcu i, i długo rozmawialiśmy o tym i też, też mu naprawdę dobrze życzę. Chociaż w tym do tego widzę, wa dobrze trafił. W zabrzu też po meczach śpiewali, błona sera, seniorita Rita, Tak, i to też było nawiązanie no. przecież do tej. Do to tej jest padki. raz, ale dwa zauważyli zawodnicy, że nie wiem. Sorry, nie znam tej włoskiej muzyki tak dobrze, ale, ale też widziałem oryginalne nagranie z tego nagrania i główny, główny wokalista jest, zobaczcie, zobacz sobie, do kogo podobny. No, dobra, zdradzę, do, do trenera brosza. <śmiennie> 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 A powiedz mi, bo ty spotkałeś też wielu piłkarzy i na polskiej scenie, i na tej zagranicznej, zawsze, dobra, nie zawsze, często pytamy o aparacików takich największych mówiliśmy o różnych już tutaj gościach o, o skorupie, o danych e, i tak dalej co? ale y... masz takiego o którym no. nie mówiliśmy a nie no, to ale, jest po ale prostu... mówisz ale mówisz na tej scenie międzynarodowej bo tak, no, naj... może być największy największy w Polsce pod każdym względem to był Grzegorz Kasprzyk, no, z którym o spędziłem tak. trochę czasu na słynnym zgrupowaniu w Lorette de Mar. Jak wiecie, tam się nie jeździ na zgrupowaniu, ale górnik pojechał. No i były różne sytuacje, ale szczerze to tak... Nie, nie wszystkie się nadają. To wszystko, ale, 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 ale historie niesamowite. E, natomiast e, może nie jest to jakaś super anegdota, i, i, ale myślę, że coś, co chyba się nie pojawiło się w polskich mediach. E, nowy zawodnik Lecha Poznań, Lubomir Szatka. Mhm. Zagał w kadrze, teraz przeciwko Węgrom na prawej obronie widziałem. Tak było, tak było. Natomiast wcześniej z tej kadry, widziałem go dwa razy po meczach kadry, na drugi dzień gdzieś tam, było, mieliśmy spotkania właśnie, czy, czy z, zawodnikami, z zawodnikami ze Słowacji, gdzieś tam na drugi dzień, szybka kawka i, i gdzieś tam się przechadzał. I dwa razy go widziałem, dwa razy miał podbite oko. A to nie było z walki na boisku. Uwierzcie mi, nawet była taka dosyć głośna fera, kiedy trener Kozak odszedł z reprezentacji Słowacji. Tam jeszcze więcej tych zawodników, nazwisk nie będę podawał, bo w mediach słowackich funkcjonowały, ale byli to najlepsi zawodnicy, mogę powiedzieć. Ale on gdzieś tam, nie wiem, czy w Poznaniu może już troszkę zmienił podejście, ale lubił sobie wyjść i nawet gdzieś tam komuś popyskować, zaczepić. Tak, tak. No i dwa razy widziałem, że tam było boksersko. Dobra, na to historii. kiedyś... Czyli Kasp, przy Sadka. <coughs> po, Polkość mógłby z nim ruszyć w miasto. No, no, <coughs> no wiesz, z powiedz, Lebołotki to Emre Mor, no to wiadomo. No, to no, ale, jest gigancie. Ale, ale słuchajcie, no tutaj chyba wszystko wszyscy na jego temat wiedzą. No to jest, on... ja, ja nie znam żadnej historii takiej, której, której świat nie ujrzał. Po prostu może znam wzbogacone te, które gdzieś tam funkcjonowały. Natomiast sorry, teraz mi konkretnego do głowy nie przychodzi z Emre Mor. Wiesz co, wydaje mi się, że Tomek Świąkała mówił o Emre Morze, bo gdzieś wyczytał, wyczytał taką historię, że on zraził do siebie piłkarzy Celty tym, że chyba na pierwszy trening już przyjechał Ferrari, tak? Ferrari, tak, Ferrari, tak. Tak, no tak, no to, wiesz... to właśnie to, 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 to pamiętam, że pierwszy, pierwsza pensja wpłynęła od razu, czy tam, nie wiem, za podpis, wtedy nie, nie, nie wiem jak to dokładnie było, to, to już poszło to na, na samochód, nie? No wiesz, na pewno takim, taką fajną, super postacią jest Tomek Loska. Ja wiem, że teraz nie, nie ma miejsca w składzie, że ma może trudniejszy moment, ale zobaczycie, że on wróci. Wróci mocniejszy, spadli, spadli wrócą, ale wrócą, ale Jak mówił Jacek Grębocki, tak, eee, polski Real Madryt od wiele lat. To jest człowiek, który w ogóle, wiecie, jest zainteresowany motoryzacją. On bardzo się tym interesuje. Jego ojciec, który gra muzykę e, śląską, szlagry, tak zwane. Gołębiorze, szląskie, szlag... gołębiorze, tam gołębiorze, gołębiorze. Gołębiorze, Jak przyjechaliśmy do Bolonii na, na, na mecz Polaków podczas Euro, no to trener Michniewicz i zrobiliśmy niespodziankę Tomkowi, bo nie wiedział o tym. Zabraliśmy jego ojca, ojca. Nic nie wiedział zupełnie o tym. Nagle w hotelu pojawiliśmy się w towarzystwie pana Gienka nie pana, mogę mówić Gienka, bo to. Przeszliśmy, spaliśmy w jednym pokoju. Uh. <laughs> Więc y, Gienka, i słuchajcie, jak naprawdę oczy, oczy Tomka, który zobaczył Tatę i Czesław Michał, i O, Gołębiorze! Wie, wiecie, że ten potrafi. potrafi. Potrafił, sytuacyjny tak, wiesz, ma znakomity. Tak. Mega, mega. I, i, i ten. I, i, i tak paradoksalnie przywitał nas. Co się tu przyjechali? Jaki mecz? Polska-Chiny? Trzy godziny? <laughs> <laughs> I i y, dobra, no trener ma pewno żartował, ale powiedział, cudów się nie spodziewajcie. Ale wygrałem. ale właśnie a propos jest... tej motoryzacji Tomka Łoski, to też musiałeś go chyba jako właśnie pracownik agencji trochę go strofować, bo ja a, pamiętam tak. jak on przyjeżdżał na kadrę, tam też lubił pozmieniać samochody. Lubił pozmieniać samochody, przejął jego samochód, który rozbił na dziku i nie chodzi o Mateusza Święcickiego, tylko po prostu dzik wyleciał, wiecie, jak to te śląskie okolice, e, piękne lasy, e, pełne, pełne zwierzyny i i, i tak dalej i, i wybiegł mu, mu dzik na drogę i, i rozwalił ten samochód, i, ale kupił go Żurek, ale chyba wiedział, że bity, więc <głos> 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 chyba, chyba nie, ma, nie ma z tym problemu, ale no był taki dylemat, czy kupić Mustanga, bo zawsze marzył, czy kupić mieszkanie pod inwestycje. Wybrał dobrze. Wybrał dobrze i to jest też rola dojrzałego, doświadczonego agenta. No cóż, z racji tego, że Rafał Kędzior jest dziś nie tylko... Work as, jak ty powiedziałeś? Sport Worker? Nie nie, wiem, nie no, wy, wymy, wymyślają te wszystkie Cię, takie... Ciężko wieś, go zdefiniować, ale... Na, game e, deal Breaker, deal Game deal Changer, Heartbreaker. Heart break. W każdym break. razie jest także szczęśliwym mężem Martyny i ojcem Franka, dlatego no, czeka, na ciebie, czeka na ciebie nie pociąg do kariery, nie pociąg do życia wiecznego, tylko pociąg do Katowic. Już pojechał. Już pojechał? Zostajemy. Zostajemy, <laughs> czyli ruszamy. Nie, nie, słuchajcie, fajnie, fajnie tu u was być. Przepraszam, myśli się z rozgadałem za bardzo, no. ale, ale tych, tych, tych momentów do opowiedzenia byłoby na pewno jeszcze więcej. Nie wszystko się nadaje, ale będzie czas, myślę, miejsce usiądziemy i o opowiemy to, szerszej o to chodzi, O to chodzi w podcaście, żeby się wygadać, no. Mamy wszystko. Lepiej mieć takiego gościa, niż wiesz. Na przykład Sebastian Szałachowski, pamiętam, że zawsze odpowiadał na wszystko jednym zdaniem, tak maksymalnie, ale najczęściej tak. No, no, dla mnie tak, wyzwanie, nie... wiecie, Rafał jak jakbym rzecznikiem prasowym. A no i, właśnie. I musiałem już jego namówić do czegoś więcej, na, do pójścia na konferencję. No to raz był, raz. A wiecie, że przedmeczowe są co tydzień, grasz, strzelasz bramki, no ludzie, dziennikarze oczekują. Wyuczyliśmy się tam trzech zdań, czy coś takiego. I tak... a, ty, a ty znasz trochę więcej kulisów tego, o czym się bardzo głośno w kontekście Rafała Kurzawy i jego incydentów w EMIĄ mówiło, czy... Czy mówisz o powrocie o, do szatni? Do no człowieka. nie bardziej o tym, że on w, że on w, w ogóle był poza, poza światem, w szatni, że się w ogóle tego języka nie uczył, że nie umiał słowa po francusku powiedzieć, i tak dalej, i tak dalej. Co, Bo Kuzi to nie jest głupi chłop. Nie, to nie jest to jest inteligentny człowiek, bardzo też rodziny. Jeśli mogę tak jeszcze szybciutko, bo, no bo, nie, nie, znam, bo nie znam tej nie znam Kulis, pewnie niektóre znam. Natomiast y, to są jakieś tam tematy między, między Rafałem a jego menadżerami, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że był blisko górnika, wiemy, że inne kluby w Polsce się nim interesowały, i tak dalej, i tak dalej. Wyszło jak wyszło. No szkoda. Mam nadzieję, na bardzo w niego wierzę, bardzo go lubię jako człowieka i, y, i życzę wszystkiego najlepszego. Natomiast my też y, przy transferach patrzymy na zawodników pod kątem. A, ma taki klub, i ma taki klub, o, to powinien iść do tego lepszego, bo coś. Zawodnik patrzy życiowo. Gdzie będzie miał lepsze życie? No, nie każdy, tak? Masz 23 lata, jesteś singlem, no to. Patrzysz na, tylko jesteś sfokusowany na tym. A masz rodzinę, masz propozycję, nie wiem, z Korei, gdzie, gdzie zarobisz duże pieniądze, czy zostawić tą rodzinę, czy nie, czy nie. Tych niuansów, do, bo do podjęcia tej decyzji jest tak dużo, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. No jak nie poszedł, co on już nie chce grać? Zobaczcie, Łukasz Gikiewicz. Idealnie rozpracował swoją karierę pod kątem y, z, y, zdobywania świata, tak naprawdę, poznawania ludzi, życia tak jak lubi, z uśmiechem na ustach. Y, Adrian Mierzejewski. No, narzekają i narzekają, a grali w Realu? No nie grali w Realu, no, ale, ale znają swoje miejsce, swoją, swój kierunek, taki sobie wytyczyli. My też nie możemy mieć pretensji do zawodnika, że nie podjął walki w jakimś klubie, albo że yy, spróbował pójść do wielkiego klubu. Gdzie on tam poszedł? Przecież on nie ma takiej umiejętności. No bo może by sobie nie wybaczył, jakby tam nie poszedł. Nie oceniamy wszystkich tak jednoznacznie, tylko spróbujmy spojrzeć z perspektywy takiej ludzkiej, a nie kariery z fokusowania na tego, że tu i teraz musisz być w danym klubie. Mhm. Nie do końca. Kendrze, okay. jeszcze na koniec, bo bym sobie nie wybaczył. Największy talent słowackiej piłki, teraz nazwisko, o którym możemy usłyszeć za, za parę lat. Ja myślę, dobrze. że już usłyszycie, już, już o nim słychać, bo, bo strzelił bramkę Bożenik. Bożenik, wydaje mi się, że absolutnie tak. Ale... A co on ma takiego w sobie, bo ja go nie widziałem, tylko słyszałem o nim. Napastnik Żylin. Magola. Magola w nodze. Magola, magola w nodze i ma wiek, i, i to wystarczy na tym, na tym etapie. I... A jest taki, to jest taki numer 9 z krwi i kości, czy to jest. On fizycznie nie jest. 9 pół. To, to nie jest. Jak to kiedyś właśnie mi Łukasz Gikiewicz, to Wam też powiem, bo zaczęła się moja przygoda w ogóle jeszcze z, z, z tym, żeby pracować w agencji, od tego, że ktoś tam prosił, żeby mu film zmontować, nie? I, Rafał i Łukasz, przepraszam, Gikiewicz wysłał, że ten mi opisał Targetman. Man, <laughs> Że to jest Targetman. No, to, to nie jest Targetman. To nie jest Target <laughs> Boże, Nie, bardziej do gry, do, gry, do kombinacyjnej, Aha. tak jak Raz do wykończenia, do wkładki. Nie. Fajny, fajny chłopak, ale z, tego, z tej generacji słowackiej, z tych młodych chłopaków, no Dawid Hansko, no to mówię gdzieś tam przez pryzmat tego, że, że jest u nas, jest teraz wypożyczony. A to był gość, który się za szybko zakolegował z Szymonem Żernkowskim w Fiorentinie, razem w pokoju też mieszkali. No, tak. Polak-Słowak. I... Bo... Ale, ale patrzań, to jest i... bardzo ciekawe w kontekście tego Bożenika, bo sobie porównywaliśmy ostatnio z Kubą skład reprezentacji. słuchałem. No słuchałem. właśnie, w naszym live jest skład reprezentacji Słowacji z reprezentacją Polski mówiliśmy, a tutaj w obronie mogą nawet być lepsi na tej na tej pozycji. Tu w pomocy na tej i na tej, w ataku trudno powiedzieć. A tu jest taka perełka, ale, okay, która no, za chwilę może... No nie, ale wiesz. Nie jest, że golasowo. Słuchajcie, skład Kosowa byście musieli porównać. Byłem na no, meczu tak. kosowo Owcze, pierwszy w historii zwycięstwo Kosowa w, w Pristynie. No coś niesamowitego. Atmosfera taka, że że głowa boli a zawodnicy z Zeneli z do do Reim za 6 milionów euro potrafią odejść. Potrafi młodej tam naprawdę jest fajne pokoleń. No Valon no, się tak W Salzburgu oglądaliśmy naprawdę z, z dużą przyjemnością. Rasica no, tak. no jest tam jeszcze panek, Nie to jest kadra która zgubiła sobie taką kapitalną reklamę też na Wembley mimo że przegrać. A wiecie kto tam decyduje? Nie na Wembley, w Southampton. Co Właśnie. Tak tak, bo ktoś powiem napisał, że na Wembley Polacy tyle bramek nie strzelili w jednym meczu Kosowo. Wiecie kto decyduje o karierach tych kto podpisuje albo prowadzi rozmowy z agentami? Ojcowie. Byliśmy na zgrupowaniu Kosowa. Zeneli, zresztą dobry, sorry, Kreju, taki zawodnik, który, który gra we Cycurich. Dobrze zresztą przyjaźni się z Jewticzem, bo z tych kadr juniorskich, mhm. szwajcarskich się znają, bo był wcześniej w kadrze Szwajcarii, potem w Kosowa. I przyszedł na spotkanie z ojcem hmm. I, i ojciec siedzi, chociaż chłopak ma 24 czy tam już nie pamiętam, jak to, kiedy to było, ale, ale to są dorośli ludzie. Znakomite wzorce. Ojciec Neymara robi tak samo. Matka Rabio. <grym> Autoriteci, <grym> I żona... I mama I ma Zaniolo, ale nie, ona I, już nie tym się I daje. kobieta i Cardiego. Tak A. jest. Czyli Wanda Nara. 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 Ke Kenji Nara, dziękujemy Sayonara. ci. Sayonara. Sayonara, dziękujemy ci bardzo serdecznie za udział w naszym podcaście. Kłaniamy się nisko, bo to była wielka przyjemność gościć cię tutaj i posłuchać twojej perspektywy, bo ona jest ani nie menadżerska, ani nie dziennikarska, ani nie dyrektorska. Czyli żadna. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Już nie to słyszałem. Nie, no? to jesteś multiinstrumentalistą i za to cię kochamy. Ciao. 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 Dzięki za tak Kendi.